Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 17. odcinku z Nadal Ghost chcesz of opuścić Tsushima. Tsushima? Nic mnie już tu nie trzyma. Przydałaby mi się twoja pomoc w tej walce. Masz wuja, Jin. Na co ci jeszcze ja? Im więcej sojuszników, tym lepiej. Jesteś zarąbistą armią, Juna. Jednoosobową, kobito. Zaprowadzić mnie do tego wuja? Idź do warowni z Juną, aha. Ja to w którą w końcu? Tam. Idziemy, idziemy. Zobaczymy, czego się dowiemy. To jest przejście z misji na misję. Tak, bumcyk. Powodzenia z wujem. No dzięki. Let's talk. Dobrze wyglądasz. Dzięki. Pokonamy Hana i tchórza Ryudza. Zatkniemy ich łby na blankach mojego zamku. Ale potrzebuję do tego ciebie. Dasz radę, Natana. Słyszałem o twoich dokonaniach, będąc w niewoli. Metody były brutalne. Gwałtowne. I niehonorowe. Zrobiłem, co musiałem. Dla ciebie. Wiem, Ginie. I nigdy ci tego nie zapomnę. Lecz nie możesz dalej kroczyć tą drogą. Cała Tsushima bierze z nas przykład. Musimy uratować ojczyznę razem. Jak samurajowie. Na dziewiątą jutro. A co z Juno? Uratowała mnie i pomogła cię uwolnić. W zamian chcę jedynie w spokoju opuścić Tsushimę. Pozwolę, kiedy na morzu będzie bezpiecznie. Musi jednak pomóc odzyskać zamek. Dziękuję, wuju. Poważne rzeczy się tu dzieją. Ruszamy za godzinę. Tak, panie Shimura. 12 godzin do pracy, na 9, do 21, oni przychodzą na 11. Zobaczę, co u reszty. Siedzą do 23, więc ja wolę iść na 9. Pozbierajmy sobie jeszcze te. I ze sobie. Dobra. Let's go. To już tak po misji? Mam wszystko dla twojej klingi. Katana level up zawsze. Uważone, ostre i śmiercionośne. Porozmawiaj z sojusznikami. Muszę ci coś otworzyć. Dobra, proszę. Ale to śmierdzi. Nie no, ładnie pachnie, żartuję. Dobra, co dalej w grze? Co dalej w grze? Porozmawiaj z Juną. Co powiedział twój wuj? Pan Shimura pomoże ci odpłynąć, jeżeli ty pomożesz nam odzyskać zamek. To nie moja bitwa, ta bitwa jest ważna dla wszystkich. Dowiedz swojej wartości, a pan Shimura cię wynagrodzi. Obiecuję. Panie Sakai, już czas. Jestem zawsze gotowy. Wyciska z ludzi ile się da. No, smutno. Wsiądź na konia. Jadymy, nowe tereny. Czy teren się to jakkolwiek różni? Jedźmy do Toyotamy, panie Sakai. Prefektura Akashima. Postęp nie teren, ale Mongołowie nie
nie znają starej leśnej ścieżki. Tędy. Wujo, wybacz, że nie uwolniłem cię wcześniej. Nie masz za co przepraszać, Dzinie. Wiem, co Mongołowie robią naszym. Kiedy myślę przez ten Pabli, to jakiś kolega z pracy? Tak. Butny mongolski bataszka to za mało, żeby mnie złamać. Poznał nasz język i nie zabił cię. Jaki ma cel? Chciał, żebym mu pomógł w podboju kraju. Kusił bogactwo, władzę, kobietami. Sądził, że zdradzisz własny lud. Za tę zniewagę zapłaci śmiercią. O tak. Opowiedz o tej, która cię ocaliła. Juna jest dzielna, lojalna i potrafi walczyć. I Sikała nazwał ją złodziejką. Dokładnie tak jest. Nie możemy odrzucać tych, którzy pragną nas poprzeć. Zwycięstwo jej nie interesuje. Tylko nagroda. Czekają nas trudne bitwy. Muszę być pewny swoich ludzi. Masz moje pełne wsparcie. Juny też. Ja coś czuję, że to jest taka jedna trzecia gry. Dawno temu tą wyspą... Dobra, mniej. Chaos. To samurajowie zaprowadzili tu porządek i zjednoczyli Tsushima. Musimy pokazać ludziom, że czcigodni samurajowie nadal za nich walczą. Pora, byś wrócił do domu i odzyskał zbroję klanu Sakajów. Ujej. Od śmierci ojca zbierała kurz. Odrzuć duchy przeszłości. Już tutaj sobie tak zwiedzam. A, taki. No nie możemy sobie galopować zamiast tak tup, 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 bo ja tak nie lubię. O, dziękuję. O, latarnia morska. No dobra, dobra, trochę inne są te tereny. Czujesz ten zapach? Palone drewno i ciała. Ojojoj. Zjeżdżali farmy na południu, ale nigdy tak. To zemsta Hana za moją ucieczkę. Musimy ocalić pozostałe farmy. Bez Damy radę, chłopie. Zajmę się tym. O, idziemy się lać. Co oni uczynili? Przed nami Mongołowie! Na nich! Idziemy się lać, tak. Too easy, too easy. Au. O, i ciach, ciach. Jeden. Ciach, ciach, drugi. O, ty. Zaproszcie są ci przeciwnicy. I bądź mógł. No ta, no nie mów tak brzydko, to też ludzie. No i pięknie. To Wataha Hana. Dręczy nasz lud na północy. Ale ma ciekawy głos w ogóle ten wuj. Taki też trochę niepasujący. Mongołowie zajęli latarnię. Rozpalimy ogień. Niech Han wie, że jedziemy. I damy ludziom nadzieję. Musimy znaleźć latarnię i rozpalić wszystkie płomienie. Ale oni żarcie kradą. No jest onko ważna sprawa, nie? Ujujuj. Coś to mnie zaskoczyło. Jeden, drugi. Tu jest gruby. A za kurde. Jezu, ich jest coraz więcej w tej grze. Ojojoj, tu ma przypał. O, o. Mycie do... Co? Dodali mycie? Co to jest mycie?
Oj, oj, oj. Oddali cię do... Okej, okay, no ta. Tak, dodali już dawno. Chciałem. Dobra. No to tak przejmiemy sobie całą wioskę latarnię, żeby dać znak. Proszę, da się, da się. O, już. Temu panu już dziękujemy. Ty, on ma jakiegoś machine guna. No jak to? No już, już, paszet. Tutaj, to nie koniec. Pezy, pezy. O, palące się to ja lubię. Natane, jak ci idzie gra na serwerku, powiedz mi. Do ślubnej bramy. No jestem. Mają materiały wybuchowe. Możemy to wykorzystać. A mało grałeś. Dobra, bo tutaj to, że panowie lubią gorące tematy, to... Ja do tego bym tak podszedł. Skiny nie działać nie będą, bo jest serwer non-premium. Nie dodałem pluginu na głowę. Dobra, easy peasy. Chcesz się do nas przyłączyć? Muszę opuścić tę wyspę. Razem z taką. To jeszcze nie koniec. Do latarni. Rozpalimy ogień. Pokażemy, że zwycięstwo na zamku Kaneda było dopiero początkiem. Niech Han się dowie, że jedziemy. Tak będzie. Dobrze, że jesteś, Juno. Skutecznie odwróciłaś ich uwagę. Polecam się do usług, panowie. Polecam się do usług? Co za zwrot? W naszych szeregach. Jeżeli chcecie ich znaleźć, musicie poszerzyć horyzonty. Zapasy. Musimy dostać się do lewej. O matka, przepraszam. Myślisz, a potem odejdź. Yarikawa ma wielu wojowników. O ile nadal się broni. Zdławiłem bunt Yarikawy. Nie przepadają tam ze mną. Wiem. Wychowałam się tam. I tam nauczyłaś się kraść? Juna niezmiernie cię ceni, panie Shimura. Skłoni ludzi do walki pod twoim sztandarem. Zgoda. Pomóż panu Sakajowi zebrać armię.
a wrócisz na Honsiu pierwszym transportem. Jezu, ale nie podoba mi się to. Z bratem. Czekaj na mnie w starej Jarikawie. Dziękuję, Jin. Udaj się, tego wuja jest słabe. A w ogóle nie zwrócił uwagi, że jednego w plecy dźgnąłem przy nim. Czas wysłać wiadomość. Łatwiutko. Oby Han to zobaczył. Zobaczy. O, to się nie ma. Odbijemy nasz zamek, wuju. I zniszczymy Mongołów. Jak honorowi samurajowie. Wróć do domu, przejmij zbroję ojca. Zwerbuj chłopów z Jarikawy. Tak będzie. Ja wybłagam u szoguna potrzebne wsparcie. Jak wyślemy wiadomość na Honsiu? Też znam szemranych typów. Pirat imieniem Goro w Zatoce Umugi jest moim dłużnikiem. Jeśli żyje, znajdę go. Weź go do naszego obozu łowieckiego. Wkrótce znów się spotkamy. Deal. Tymczasem bezpiecznych podróży. HX. Nie mogę cię znowu stracić. Piękny wiater, posłuchaj kobiet. Nowy chodzi. Panie, uwolniliśmy jeńca Mongołów. Wojowniczego mnicha. Chcę z tobą mówić. No mnicha? Prowadź. Znajdę go. Jeźdź w okolicy? Wojowniczy mnich. Taki mnich, który walczy? A myślę, że oni tacy grzeczni są. O, jest. Panie Sakai, po stokroć dziękuję za ratunek. Gdzie służysz? W cedrowej świątyni. Udaliśmy się na południe, by walczyć z Mongołami po zajściu w Komodzie. Ale trafiliśmy tutaj. Przykro mi. Co się stało? Zaskoczyli nas i wszystkich pojmali. Wrzucili do jakiegoś dołu. Głodzili. Było tak ciemno, że nie widziałem własnej dłoni przed nosem. Najpierw zabrali Dziogona. Słyszeliśmy, jak się szamocze i krzyczy. A później był już tylko wrzask. On spłonął. Ale się nie ugięliśmy. Najgorzej. Było nas tylko trzech, gdy wzięli mojego brata. Endzia. Endzia? Endzia. Strażnika? Tak, strażnika. Był zacnym człowiekiem. I wojownikiem. I jeszcze lepszym bratem. Endzia. Endziu. Jak cię zwał? Norio, panie. Muteczek. To tu nas trzymali. Ten dół nie pomieściłby sześciu mężów. Zapewniam, że mieści 12. Chodź ze mną, Norio. Chcę ci coś pokazać. Przychodzisz z Toyotamy. Jak tam jest? Oszczędzono świątynię Kusi i znachorów z Akashimy. Podobno gniazdo piratów z Zatoki Umugi się trzyma. Takie wprowadzenie na nowy teren, dość długie. Najeźdźców są całe tysiące. Pan Shimura jest już wolny. Poprowadzi nas. Zechcesz z nami walczyć? Mnisi z cedrowej świątyni pomogą. To dzień drogi stąd. Razem wrzucimy Mongołów z powrotem do morza.
Tak będzie. Endzia Norio i pozostałych mnichów. Nie pragnę zemsty, ale będę walczyć o pokój. Surprise. O, i punkcik jest cudownie. Pojadę do Akashimy i wesprę uzdrowicieli. Jeśli mamy się bronić, potrzeba nam ich zdolności. Przedstawię cię Hociemu. Endzio mawiał, że to największy ze znachorów. Do zobaczenia w Akashimie. Cia. Zamek Shimura, terytorium Mongolii. Czyli ten? To jest wioska. Jezu, ile misji. Łopanie, dziennik, powieści Tsushimy. Łopanie. Norio, Kenji, Masako, Yuna, Noria. Noria 4 z 9, what the fuck? Masako 6 z 9, aha. Do nich opowieści, ale jakby częściami, to jest 7. What? Najbliższe nagrody, najnowsze. Możesz zmienić jakąś źródłową? Ja? To się nie mnie pytaj. Ja jestem słabym źródłem informacji, jeśli chodzi o takie coś. Pan Ishikawa. 7, 5, 6. No to jest bez sensu. Tak, 21.37, hehehehe. Dobra. Zobaczmy sobie sprzęta. I kapelusz. Tam. Kapelusz zdrajcy już, nie kapelusz tych słomianców. Strój to nie. Broń nie. Ja to będzie w technikach. Postawy. Dobra, robię to i możemy przejść na Minecrafta. Ja dziękuję YouTube'owi. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i zapraszam na Discorda. Także pa, pa.